Hej, 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 cześć, siebano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Brytany. Ja to nagrywam po bardzo długiej przerwie. Dla was nie było żadnej różnicy. Jestem aż w szoku, że udało mi się nagrać tyle odcinków na zapas, że nie było ani jednego dnia obsuwy. Jeszcze zdążyłem sobie zrobić przerwę po wyjeździe, więc... to jestem z siebie dumny trochę, można powiedzieć. Chwila, bo ja tutaj kurwa, 2 tygodnie nie grałem w tę grę i nie wiem, na czym ja właściwie stoję. Aha, muszę gotować jakiś kociołek rybaka i zanieść go gdzieś tam. Tylko brakowało mi składników, jeżeli się nie mylę. Coś takiego było, że mi składników zabrakło. Bo wiem, że naszym głównym celem teraz jest udanie się do Wilczego Leża i poprowadzenie tam śledztwa w sprawie tego. W sprawie czego? Mi to chuj wie. Aha, zamachu na Volkera, no tak. Czy jest to jakiś wolna kuchenka, w której mógłbym sobie skorzystać i zobaczyć, jakich składników mi brakuje, żeby w razie czego móc sobie dokupić? Nie, kochany kucharz zajął mi moją kuchenkę. Won, kurwa, od mojej kuchni. Wynocha z mojej kuchni. No dobra, trudno. Jeżeli tutaj nie mogę, to znajdę sobie gdzieś indziej to. Albo w sumie może się... W sumie to jak tak nagrywam po takim długim czasie, to może sraup jest te poboczne zadania i chodźmy po prostu robić to, co mamy robić, czyli chodźmy do Wilczego Leża. Z buta oczywiście, bo szkoda mi expa, wiadomo, że chyba niedawno zaczęliśmy nowy rozdział, więc wydaje mi się, że trochę tych mobów nowych na szlakach powinno się pojawić. Wilcze Leże to jest 13, tak? Tak jest, czyli muszę się udać tutaj, okej. Już mniej więcej wiem. Znowu, no i lagi się zaczynają, właściwie nie wiem dlaczego. Znowu będą problemy z topografią tej całej wyspy, bo się pogubię. Bo dawno nie grałem. I z mówieniem też będą problemy, będę pewnie się często powtarzał. Ale dobra, trudno, jakoś sobie poradzimy. Też przerwę miałem teraz od nagrywania i sobie po powrocie stwierdziłem, że muszę trochę odpocząć. Więc sobie pograłem trochę w Icewind Dale'a. Bardzo przyjemna gierka. Udało mi się dojść do Podmroku już w ciągu 3 dni intensywnego grania. Wydaje mi się, że całkiem sprawnie mi idzie. Czyli w sumie Podmrok to jest miejsce, gdzie ostatnio zakończyłem swoją przygodę z Icewind Dale'em, bo więcej mi się nie chciało grać. Kim ty kurwa jesteś? Bo widzę, że masz jakąś sprawę do mnie. Cześć! Ty też wędrujesz po całej wyspie w poszukiwaniu pracy? Może. Niekoniecznie, ale... A nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć jakieś zajęcie? Zależy mi na jak najszybszym znalezieniu pracy. Myślałeś o straży? A myślałeś o straży? Cały czas szukają nowych osób, które mogłyby strzec miasta. No tak, miałbym pracę i być może ktoś zobaczyłby we mnie bohatera. Dziwne, że nie pomyślałem o tym wcześniej. No, życzę ci powodzenia, tylko żeby dołączyć do straży, musiałbyś ruszyć pizdę z tego miejsca. Widzę, że nie kwapisz się do tego, więc okej. Wracając, tak, zacząłem sobie grać w Icewind Dale'a. Gram sobie drużyną... jak ja to zrobiłem? Kapłan. Na przodzie kapłan z tarczą i korbaczem. Razem z nim na przodzie łotrzyk z 2 mieczami i 2 magów, czyli druid i czarodziej. Ten czarodziej trochę mnie wkurwia, bo... no niestety... Nie wiem skąd zdobyć zaklęcia na 6 i 7 poziom magii, mimo że mam wolne te sloty, to i tak nie mam czym ich zapełnić, bo nie mam zaklęć. Nie wiem, czemu mnie tak wzięło na opowiadanie o Icewind Dale'u, skoro gramy teraz w Gothica, ale w sumie na taką podróż to czemu nie. Zwłaszcza, że tutaj tylko jakieś leśne ścierwojady widzę, zagradzają mi drogę. Ja bym chętnie spotkał już jakiegoś mojego głównego złola w tej grze, bo jak na razie to tutaj tak średnio bym powiedział pod tym względem. Nie mam tutaj takiego właściwie przeciwnika, z którym bym się mierzył tak naprawdę. Wiadomo, że gdzieś tam w tle, na horyzoncie, gdzieś tam daleko, to zagrożenie ze strony orków pozostaje. Wiadomo, że poszukiwania Jorna mają priorytet. Ale przydałby się jakiś taki villain, z którym moglibyśmy walczyć i któremu plany moglibyśmy krzyżować. No ale trudno, no na razie jest jak jest. Też zostało nam pewnie jakieś 50 odcinków jeszcze z tego Gothica, także jeszcze trochę tutaj sobie pogramy. I w tle jeszcze leci sobie seria z Dragon Age, też muszę coś tam nagrać. Bo nic kompletnie, w sensie mam nagrane na dzisiaj, czyli na czwartek w sumie, no to na jutro. No nagrywam pierwsze jak zwykle po nocy. Rzeczywiście źle poszedłem, ale widzę tutaj jakieś serwery, więc się nim zajmę. O kurwa, warg! Ale go skosiłem, kurwa. Gościu się nie spodziewał.
Ja w sumie też nie. Że po takim czasie nie grania w tę grę, jakkolwiek moje reakcje będą jakoś prawidłowe. Skąd ten warg się urwał? O, tutaj widzę kolejnego warga. Okej. Proszę cię, kolego. No chodź, 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 chodź. Nie ma tragedii. Na szczęście mam już dosyć wykoksaną postać, więc też ci przeciwnicy nie stanowią aż takiego wielkiego zagrożenia, jakby stanowili w normalnych warunkach. Po przerwie nie muszę się jakoś skupiać na unikach, wystarczy, że napierdalam wystarczająco mocno. Okej, teraz chyba idę, dobrze, tak? Do mglistych moczar i do wilczego leża, tak jest. Aż musiałem sobie znak sprawdzić, czy na pewno idę dobrze. Nie kojarzę kompletnie tych terenów. Aha, to są te moczary, okej. O których się ostatnio męczyłem. Mam jakiegoś bagiennego szczura, ale nie chcę mi się ruszać dupy do niego, więc olejemy go. Idziemy w stronę kolejnego hubu z questami właściwie. Bo jestem pewien, że tam będzie od groma questów do wykonania. O, krab. Dobra, kraba, po kraba się cofnę. Kraby są spoko. Kraby dają dużo expa i kraby dają szczypce kraba, które mi się przydają do jakiejś tam potraw pewnie. W sumie wypadałoby się trochę powoli nauczyć alchemii. Patrzę na to, jak te potrawy mnie teraz leczą, to tak trochę średnio. Mości panie krab, proszę wypierdalać. Te potrawy mnie tak średnio teraz leczą. Przydałoby się coś jeszcze do tego dorzucić. Jakieś potiony. No, trochę tych składników alchemicznych powinienem mieć, bo zbieram je od samego początku gry. Kurwa, no rusz się, Marvin. Od samego początku gry, więc myślę, że zapasy jakieś na tam ileś mikstur powinienem mieć. Dosyć spore nawet. Tu niedźwiedź nie siedział kiedyś? Kiedyś chyba siedział, ale już go musiałem wyrżnąć, okej? Okay? No tak, ja teraz nie pamiętam oczywiście, co robiłem, kiedy robiłem. Tygodniowy ciąg alkoholowy za mną, więc nie dziwię się, że mam dziury w pamięci. Dobra, jest wilcze leże. Gdzieś tutaj był smoczy zębacz. Z tego, co pamiętam, a może nie, ale wydaje mi się, że byłbym w stanie sobie poradzić teraz z jednym smoczym zębaczem. Jakoś tak mi się wydaje, że jakiegoś smoczego zębacza posiekałem, ale nie jestem co do tego kompletnie pewien. Mogę się mylić, mogę się wygłupić, mogę pójść go spróbować zajebać, wszystko jedno. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to już jest, to czwarty rozdział już jest, nie? Gdzie mogę sprawdzić rozdział? Mogę w ogóle sprawdzić rozdział, czy tak średnio? Nie widzę tej nigdzie, a nie chcę mi się tutaj przeglądać tego dokładnie. Myślę, że czwarty rozdział, bo wydaje mi się, że jesteśmy teraz w czwartym rozdziale. To już jest taki moment, gdzie ja powinienem smocze zębacze rozpierdalać na luzie. Może się mylę, ale może nie. No chodź tu, gnoju, zobaczymy, jak sobie z tobą poradzę i czy sobie z tobą poradzę. No ale zajebałem dużego Bena, to smoczego zębacza nie zabiję. Gołymi rękami, kurwa, bym sobie z nim poradził. Jak mi jakoś srogo nie przyjebie, to powinienem sobie poradzić. A mi przyjebał dwa razy już srogo. Ała. Okej, dobra, leży śmieć. Shit boy. To nie było łatwe. Udało się, to najważniejsze. Kurwa, brakuje mi potionów. Nie mam żadnych potionów, pewnie jedzenia też nie mam. Jakieś mięsne bigosy. Kurwa, tym to ja się będę leczył 3 wieki. Ja pierniczę, to jest tragedia, co tu się dzieje. Naprawdę muszę się nauczyć. Kociołek rybaka w sumie mam, mogłem już iść go oddać. Dobra, chuj. Muszę się nauczyć alchemii i zacząć sobie robić potiony, bo w ten sposób to ja daleko nie zajadę. Tutaj będę więcej czasu marnował na leczenie się po trudnych walkach niż na samą walkę. Ile mam punktów nauki właściwie? 24 punkty nauki. Mam... Siły mam 96 i tak na razie nie mam lepszej broni dwuręcznej, którą mógłbym założyć. A podejrzewam, że kilka tutaj podręczników do alchemii powinienem mieć. Podstawy alchemii. Co ja tutaj mam? Alchemia zielony, koszty 10 punktów nauki. No dobra, dawaj. Muszę się nauczyć tej alchemii, bo... Esencja lecznicza, esencja many, okej. A co ja tu jeszcze mam? Trutka na szczury, okej.
Muszę się nauczyć tej alchemii, bo jestem w ciemnej dupie, jeśli chodzi o moje ten, moje, moje... Ila, bo ja się teraz oglądam, teraz... Jestem w ciemnej dupie, jeśli chodzi o moje... moje zdrowie i kurde, no już się powtarzam chyba, już to mówiłem, takie mam wrażenie. No, dobra, nieważne. W każdym razie alchemia to jest mój teraz priorytet. Tak wiem, przed wyjazdem nie był moim priorytetem, ale teraz jest. Zmieniłem zdanie i mam do tego kurwa pełne prawo. Chodź tu, zębacz. O, jeszcze jeden śmieć. Trzeba zrobić, trzeba robić uniki przed atakiem zębacza, żeby mnie chuj nie ugryzł przypadkiem. Dobra, warto zapamiętać. Coś to jest? Ten smoczy zębacz czegoś konkretnego bronił? Nie za bardzo. A po cholerę ja właściwie tutaj walczyłem z tymi zębaczami, tutaj cokolwiek znajdę ciekawego? Jest tutaj jakiś... Jakieś coś tu jest, ale co i po co? No fucking clue. Nade mną znajduje się na pewno... O, korzeń leczniczy, to jest na pewno... Nade mną znajduje się na pewno wilcze leże. Skąd to wiem, bo mi się kurwa muzyka zmieniła. Muzyka mi się zmieniła na jakąś inną, taką... górzystą. Czy tak... górzysta muzyka, no tak, super, nie? Świetny, świetny. Świetny przymiotnik, jeśli chodzi o muzykę w grze. Mhm. Dobra, wilcze leże, czyli trzeba iść do obozu tych tam węglarzy, czy jak tam, czy tam kamieniarzy. Okej. Okay. Powiedzmy, że taki był plan, trochę mi to przyspieszyło podróż. Załóżmy, że o to mi chodziło. No powiedzmy, że się nie zjebałem na głupi ryj jak debil, tylko po prostu tak miał być. Wejście do tego grodu, twierdzy, nie wiem jak to nazwać, jest tutaj od strony tej, ale tutaj mamy jeszcze ludzi, z którymi tutaj nie gadałem jeszcze. Nie było takiej potrzeby. Ktoś musi zapewnić węglarzom bezpieczeństwo. Co takiego się stało? Przed kim ich tak pilnujesz? Przed orkami oczywiście. Jeden człowiek przeciwko armii. Musisz mieć spore mniemanie o sobie. W razie ataku mam zebrać węglarzy i natychmiast się wycofać. Chyba, że jakiś ork jest na tyle głupi, żeby zapuścić się tu w pojedynkę. Nudno, co? Chłopaki mówili, że będzie ciekawie. Miałem się wykazać, ma tu nic. Spokój. Powinieneś się z tego cieszyć. Niby z czego? Jak mam pokazać moją wartość w boju? Wolałbym iść do starej wieży. Podobno magowie... Jakiej starej wieży? ...poukrywali tam swoje skarby. Magowie poukrywali skarby? Najprawdziwsze skarby! Z czasów wojny z Myrtaną. Zaintrygowałeś mnie. Nie licz na lekcje historii. Wiem tyle, ile ci powiedziałem. Z tego, co słyszałem, magowie ognia korzystali z tej wieży. Z jakiegoś powodu przestali się tam zapuszczać i wieża popadła w ruinę. Wyczuwam demona. Musi być tam coś cennego. Gdzie jest ta wieża? Gdzie jest ta wieża? W lesie, przy drodze do ruin zniszczonej twierdzy. Okej. Chyba wiem, o jaki las i o jakie ruiny chodzi. Ruiny Warthal, czyli w tym lesie musi być gdzieś ukryta wieża. Wieża magów, w których coś będzie prawdopodobnie ukryte, a także prawdopodobnie spotkamy tam demona czy inne licho, chuj wie co. To co zwykle, praca w re. Okej. Okay. Na czym polega twoja praca? Głównie to jestem odpowiedzialny za formowanie mielerzy i dbam o to, żeby nie było w nich żadnych luk i szpar. W ten sposób mamy pewność, że wypalane przez nas drewno ma najwyższą jakość. Dla kogo pracujesz? Jeśli pytasz o to, kto mi płaci, to tą osobą jest nasz budnik, Helmut. On kieruje pracą w obozie. Ostatnio mamy sporo pracy. Dostajemy mnóstwo zleceń z wilczego leża. Ale ja tam nie narzekam. Przynajmniej jest z tego porządny pieniądz. Okej. Okay. Wilczego leża? Tak nazywają tę starą górską warownię po drugiej stronie jeziora. Ponoć jest we władaniu niejakiego Ulryka, wasala gubernatora, ale poza tym to nic o niej nie wiem. Jego ludzie czasami przychodzą nadzorować naszą pracę. Są opancerzeni od stóp do głów i noszą takie wielkie topory. Wielkie topory, powiadasz. Nie wchodziłbym im w drogę. Okej.
Jaki? Mam nadzieję, że już niebawem Helmut doceni moją pracę. Ostatnio wyrobiłem 2 razy więcej niż inni. Musisz bardzo lubić to, co robisz. Mówię ci, powinieneś kiedyś spróbować tej roboty, kolego. To kupa frajdy. Jakoś mnie nie jara wypalanie drewna na węgiel drzewny, no ale okej. Kim jesteś? Nazywam się Helmut i nadzoruję pracą tej placówki. Mógłbyś mówić trochę głośniej? Wypalamy węgiel drzewny. Nigdzie indziej na wyspie nie znajdziesz lepszych warunków do wydobycia tego surowca. A ty, jak myślę, nie przyszedłeś tu, żeby nam przeszkadzać. Zabiję was wszystkich. Jak idzie praca? Jak idzie praca? Na chuja to czytam? Lepiej być nie mogło, chłopcze. Tutejsza ziemia jest dla nas nad wyraz łaskawa, a to dlatego, że jest bogata w glinę, żwir i piasek. Poza tym Ulryk wysoko ceni sobie naszą pracę. Jest gotów płacić wyjątkowo szczodrze za każdą dostawę węgla. Okej. Szukam zarobku. Może mógłbym wam w czymś pomóc? Ludzi do pracy nam nie brakuje, ale to się może szybko zmienić, jeśli nie rozwiążemy problemu z zębaczami. Do tej pory nie zdecydowały się nas zaatakować, ale co parę nocy słyszę, jak wydzierają się ze swojej jaskini. Boję się przymknąć oko na chwilę, gdyż w każdym momencie mogą złożyć tam wizytę. Tak jakby się nami bawiły. Umówmy się tak, jeśli pozbędziesz się tych paskud, to nie ominie cię nagroda. Tego co wiem, to już się ich pozbyłem. Dogadamy się? No pewnie, pewnie. Zajmę się nimi. Gdzie ich szukać? Zaraz przy rzece jest mała jaskinia. Tam się te bydlaki zalęgły. Tylko uważaj, to nie są byle sierwojady. Jeśli zaatakują cię w grupie, to już mogę zacząć kopać ci grób. No spoko, ale ja już tam byłem i zabiłem to. Pozbyłem się problemu. A dowód jakiś masz? Przejdź się do jaskini, to sam się przekonasz. Aż takim niedowiarkiem nie jestem. Trzymaj, zasłużyłeś. Królewscy jednak nie tacy źli, jak ich malują. Gdybyś chciał jeszcze coś zarobić, zgłoś się do mnie później. Będę pamiętał. Powiedzmy, że chciałbym coś jeszcze zarobić. Chciałbym kupić węgiel drzewny. Shit, mogę tutaj kupić sobie węgiel. Dawaj. Się odkupię na zapas. Mi się przyda do wykuwania broni. Kurwa, no tak, czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Obóz węglarzy. Można tu kupić węgiel. Kurwa mać, no debil. Jakim cudem ja na to nie wpadłem? W ogóle nie połączyłem kropek. Dobra, trudno. Ktoś tu jeszcze z kim mógłbym porozmawiać? Ktoś, kto ma mi coś ciekawego do powiedzenia? Elias. Z Eliasem jeszcze nie gadałem i Elko. Co tu tak kurwa siedzisz? Xpity pies. Dobra, nieważne. Ej, Elias, ty. Może ty będziesz miał coś do powiedzenia? Jak mielerze pracują tak samo dobrze w dzień, jak i w nocy. Poza tym, Ulry... A co? Gadałem z tobą już? Szukam pracy, wiesz może do kogo powinienem się zgłosić w tej sprawie? Węglarzy ci u nas dostatek, ale jeśli szukasz uczciwej pracy fizycznej, możesz też spróbować szczęścia przy wycince drewna, z tym, dobra, że uważaj. Kuj mnie to, jest wszystko rzeczy, których powinienem was, o które powinienem was popytać na początku gry. Nie teraz, kiedy już jestem na takim etapie gry, że po prostu koszę wszystko jak leci. Tu widzę jakieś bydle się tutaj rusza w tym lesie. Chętnie bym się tym bydlem zajął. Znaczy, że to tam jest sekunda roboty. Nie ma tutaj żadne pełzacze, tylko zębacze właśnie. Żadne zębacze tutaj nie wróciły do tej jaskini. Coś tu się jeszcze nie pojawiło. Chętnie bym się pozbywał jakichś stworów stąd. Nie, widzę, że chyba nic tutaj nie ma ciekawego. Okej, nic tu nie ma. Kurwa. Czułość myszki mnie tutaj oszukała. Myślałem, że mam bardziej czułą niż mam w rzeczywistości. Dobra. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Poza zębatym zielem. To akurat chętnie sobie zgarnę. Dobra, w takim razie chyba. Skoro tutaj załatwiliśmy co trzeba. Dostałem swoje 600 sztuk złotych. Właściwie mój... O kurwa, jaki jestem biedny. Dlaczego jestem taki biedny aż? Co ja ostatnio zrobiłem, że tak mnie to z... Nie mam pojęcia, co ja kupiłem ostatnio, że mogłem aż tak zbiednieć.
że tutaj macie faktycznie problemy z zębaczami, kurwa, podchodzą wam pod same mury. Nie żeby coś, ale nie uważam, żeby to było najbezpieczniejsze na świecie. Dobra, dawaj tego zębacza tutaj. Rozumiem, że wy te zębacze traktujecie bardziej jak zwierzątka domowe. Ale jakby, no, bez przesady. Aż tak blisko miasta, znaczy właściwie grodu, czy właściwie warowni. Zwał jak zwał, no to tak trochę niebezpiecznie, zwłaszcza jeżeli ktoś chce się dostać do tej warowni. To tym bardziej tak trochę nie teges. Co tu kurwa jest? Za powalone rzeczy. Tu są jakieś rudy srebra, shit boy. To intrygujące. Baczmy. Pełzaczami powinienem sobie poradzić, tak mi się wydaje. Tak, na luzie. Fakt faktem trochę biją, ale nie ma jakiejś strasznej tragedii pod tym względem. Powinienem sobie poradzić bez leczenia. I hope. Potem skorzystać z jakiegoś łóżka w wilczym leżu, żeby się wyleczyć. Do pełna. Przynajmniej mam nadzieję, że mnie te pełzacze jakoś mocno nie poturbują. Chodź do gnoju. Dobra, leży drugi. Mam jeszcze pół hapsa, także na luzie powinienem sobie poradzić także i z trzecim. Faktycznie macie tutaj dosyć bogate złoża tego srebra. Co kawałek leży coś. Ja nie sobie wydobywam. Może mi się przyda też do jakiegoś wykuwania broni. Pewnie sporo tutaj jakichś składników na broń znajdę w tym wilczym leżu. Czy ja się przypadkiem nie miałem nauczyć tego maksymalnego poziomu kowalstwa? Ja na to nie oszczędzałem przypadkiem punktów umiejętności, a teraz je wydałem na alchemię? Możliwe, możliwe, bardzo możliwe wręcz. Może nie, może po prostu... Dobrze zrobiłem. Dobra, pozbierajmy sobie te złoża tutaj. Przecież nie wiem, czy to jest sens teraz to robić. Czy nie lepiej po prostu przyjść sobie tutaj poza nagraniem? Poza nagraniem pewnie zapomnę o tym miejscu. Dobra, wydobędziemy te tutaj trzy złoża, które się znajdują na górze, a resztę sobie tutaj najwyżej dozbieram później. Samorodki srebra mogą mi się przydać, więc... Więc sobie pozbieram trochę chociaż. Nie wskoczysz tutaj poważnie. Marvin, no kurwa mać. Melepeto zasrany. Dobra, poradzimy sobie inaczej. Jedziemy sobie tędy. Zwiększyła mi się umiejętność wydobywania. Nigdy sobie nie sprawdzałem, czy jak te kawałki srebra zasypują okolice, to dobrze, czy to źle? Wydaje mi się, że chyba dobrze, ale może być też źle, bo to nie do końca samorodek. Możliwe, że właśnie coś zjebałem. O, no właśnie, odpadły dwa samorodki srebra. Wydaje mi się, że srebra zasypują okolice, to niezbyt dobrze. No ale dobra, trudno. Nie będę się uczył jakoś szczególnie tutaj umiejętności wydobywania. Mi się jakoś nie chce koniecznie tego robić. Dobra, jesteśmy pod wilczym leżem. Co mnie tutaj teraz czeka, Galbo? Who the fuck are you? Jak się tu układa? Źle. Gdziekolwiek poprosimy o pomoc, to albo jej nie otrzymujemy w ogóle, albo tyle, że szkoda gadać. Przykro mi. Aha, to już się pytałem. Dobra, to mnie nie interesuje twoje biadolenie. Uchodźczyni, uchodźca. Uchodźca. No nasz podejrzanie. No dobra, rób sobie co chcesz. O, łóżko, skorzystam sobie. Chętnie nawet. Odpoczywaj następnego rana. Dzięki, mamy full HP, jestem gotowy na przygodę w wilczym leżu. To widzę jakichś farmerów. Czy jesteście tutaj kimś istotnym? Niekoniecznie, okej. Okay. Mógłbym sobie pozbierać dynie i porobić posiłki, ale mi się kurwa nie chce tego robić. Za dużo tego jest. Zbierania różnych rzeczy w tej grze. Sigmund. Esti. Okej, okay, a gdzie jest ta pinda, z którą się miałem spotkać? Mam wrażenie, że coś ominąłem. Jak pytasz, serio? Nie możemy znaleźć swojego miejsca. Ludzie nie traktują nas poważnie, a za niedługo orkowie... Sorry, pominąłem? Ale coś tam marudził jeszcze o orkach podbijających tę wyspę. Co? Pomału zaczynam wątpić, czy od kogokolwiek na tej wyspie otrzymamy pomoc. Wszyscy nas tylko przeganiają i po nas przeklinają. No cóż, no, wykażcie się czymś jak ja, no to wtedy nie będzie problemu. Dobra, cofnę się tutaj na drugą stronę tego tutaj strumyka. Bo z tego strumyka wychodzi ten wielki wodospad, który się tutaj znajduje?
On w sumie nie jest taki wielki. Dobra, okej. A tutaj jest niebieski, bo jest, to już pozbieram sobie. Jak już tu jestem. Czemu gadałem? Robotnik, Jezegan. No masz kurwa dziwne imię. Aha, i tu patrzysz i widzisz te pełzacze, które tam biegają jeszcze, tak? Oczami wyobraźni. Jestem. Co tu robicie? Ciekawski z siebie młodzieniec, co? Ciekawość to pierwszy krok do alchemii. Pamiętaj o tym. Jesteś alchemikiem. Jeśli chodzi o naszą obecność, to sprawdzamy aktualną sytuację w tej oto odkrywkowej kopalni, należącej do Wilczego Leża. Okej. Czy pełzacze są dla was problemem? Nie do końca. Oczywiście są uciążliwe i Ulryk pewnie przyśle niebawem kogoś, by się ich pozbyć. Ale w tym momencie bardziej interesuje mnie sam skład gleby oraz dalszy potencjał tego miejsca. Gdy już kończyliśmy naszą pracę, z ziemi wyłoniły się te insekty. Jest to jednak dobra okazja do zaobserwowania ich zachowań. Sorry, zajebałem wszystko. Sprawia, że ciągle zamieszkują ten teren. Jak sam widzisz, jest tu całkiem sporo rzeczy do zaobserwowania i zbadania. Sorry, zajebałem je. Kim jest? Jestem alchemikiem i pracuję w Wilczym Leżu. Dobra, chuj mnie to. Nie powiem, że na całej wyspie... Nie ma równie dobra wykształconego alchemika. Zanim zaczniesz pytać, moje zasoby są przeznaczone wyłącznie dla wilczych... Dobra, chuj mnie to obchodzi. Jak badania? Przez tych tutaj idą opornie. Ciągle... Któryś mi czegoś nie ukradnie. Dobra, chuj mnie to. W każdym razie, dobra, dozbieram sobie te dwie tutaj bryłki złoża srebra. Już tu są takie smętne i się obawiam, że jak przyjdę tutaj później, to może już być problem z tym, że tutaj będą gdzieś pracownicy zapierdalać i nie będę mógł tego pozbierać sobie w spokoju. A jak teraz mogę sobie to pozbierać, to why not? To już zbierałem? Nie, chyba nie. Dobra, odłóżmy sobie tutaj tyle, ile wlezie. Będziemy mieli przynajmniej srebra na w zapasie. Dzięki. Odłóżmy... Muszę mi się umiejętność wydobywania. Jaką właściwie mam umiejętność wydobywania? Nie, to już mam wyeksploatowane. Nic nie zostało, no właśnie. Wydobywanie... 61%. Nieźle. Nieźle. Musiałbym więcej ryb połowić i trochę więcej drewna połupać, to wtedy może miałbym wyższy poziom tego wydobywania, ale... Chuj tam, nie będę zbierał wszystkiego, co się tylko da, bo to tak mi się trochę nie opyla. Nie mam czasu na to. O, jest Ivy. Nasza dobra, przyjaciółka z miasta. Jesteśmy na miejscu. Spacerek po rozdrożach Archolos jest całkiem miłą odmianą. No jakby co kawałek mi nie próbował coś zerrzeć, to owszem. Nieprawdaż? Przynajmniej w dziczy nic nie udaje twojego przyjaciela chwilę przed rzuceniem ci się do gardła. W tym kontekście się z tobą zgadzam. Powiedzmy, że teraz tym pokracznie poflirtujemy. Miło choć raz dla odmiany wiedzieć, że gdy wyskoczy na ciebie zębacz, masz przy sobie kogoś, kto ci pomoże. Tak, całkiem niezły z nas zespół. Współpraca z kimś bardziej rozgarniętym niż Bradlock i jego banda idiotów to zupełnie inna bajka. Chociaż raz nie muszę robić wszystkiego sama. Od czego powinienem zacząć szukanie właściciela grotu? Przede wszystkim musimy dostać się do środka twierdzy. Nie wiem, jakie mają tutaj teraz zasady, bo dawno nie odwiedzałam tego miejsca. Ale mieszkańcy Leża niezbyt przychylnie patrzą na obcych w swoim domu. Porozmawiaj ze strażnikiem przy bramie i wyciągnij od niego, co by mogło załatwić nam wejście do środka. Tylko nie próbuj go przekupić. Reszta Archolos mogła cię przyzwyczaić do takich metod, ale tutejsi wyjątkowo tego nie lubią. Okej, rozumiem. Mogłabyś mnie czegoś nauczyć? Skoro już pracuję dla twojego szefa, to może mogłaby... Czemu nie? Zarobku? No tak. A z tobą już tym gadałem przecież. Okej, jebać cię. Zbieranie zamków, kradzież kieszonkowa, okej, nic ciekawego. No dobra, powiedzmy, że kontynuujmy ten pokraczny flirt. Może gdy to wszystko się już skończy, moglibyśmy przejść razem w jakieś spokojniejsze miejsce. A jakie miejsce na tej wyspie może być spokojniejsze? O kurwa. Brzmią strasznie przyjemnie. Nie no, z tego co wiem, widzę, to ona wywalała coś takiego.
Może? Moim zdaniem jakaś cicha polana lub plaża z dala od ludzi byłaby idealna, by po prostu spędzić kilka spokojnych chwil. Teraz to mnie zaskoczyłeś? Tak. To brzmi jak dobry pomysł na chwilę wytchnienia od tej ciągłej gonitwy. Wrócimy do tej rozmowy, gdy już będziemy mieć z głowy to całe śledztwo. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro. Właśnie tak sądziłem, że to się jej spodoba. No zapytajmy, co to za miejsce. Co to za miejsce? To Wilcze Leże. Ostatnia twierdza należąca do rodu, który wiele lat temu władał całą wyspą. Wciąż zamieszkują ją potomkowie rdzennych mieszkańców wyspy i bardzo niechętnie ją opuszczają. Właściwie to im się nie dziwię. To ostatnie miejsce, gdzie mogą poczuć się jak w domu. Reszta została im odebrana siłą. Jak dla mnie, to i tak im się poszczęściło. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną, Wilcze Leże to małe państwo w państwie. Hej. Wilczy synowie? Też byłam zdziwiona, gdy pierwszy raz to usłyszałam. Tak po prostu nazywają swój naród rdzenni mieszkańcy Archolos. Tak, wiem. Wilcze Leże, Wilczy synowie. Moim zdaniem też przesadzają z tymi wilkami. Ale ich naród, ich twierdza. To niech i nazwy ustalają sobie sami. Prawda? Odebrana siłą? Co się stało? Co się stało? Powiem ci, co się stało! To samo, co z Warrantem. Królestwo Myrtany się stało. Przypłynęli tu na swoich wspaniałych okrętach i systematycznie odbierali wilczym synom kolejne skrawki ziemi. Że nie jesteś zbytnią zwolenniczką królestwa. Ale zwycięstwo Myrtany z wielkim zapleczem wojskowym i gospodarczym było nieuniknione. Do dziś nie wiadomo, jak dokładnie doszło do rozejmu. Ale mówi się, że jeden z przodków aktualnego władcy Ulryka wystosował list z prośbą o pokój. Chociaż lepiej się o nich nie dopytuj. To niezwykle drażliwy temat w tych okolicach. Okej. Okay. No dobra, pracujemy, zapytam jeszcze o nią. Czasu, ale nigdy nic o sobie nie opowiedziałaś. Nie ma tu zbyt wiele do opowiadania. Urodziłam się w Warrancie. Moja matka pochodziła z Bragi i zajmowała się handlem. Ojca nigdy nie miałam okazji poznać, a matka nie miała zamiaru mi o nim opowiadać. To były niespokojne czasy dla mojej ojczyzny. Ciągłe ataki Myrtańczyków, plagi, głód. Losy potoczyły się tak, że jeszcze jako młoda dziewczyna trafiłam pod opiekę Volkera. Zapewnił mi edukację, pomógł rozwinąć moje talenty i umiejętności, a z biegiem czasu zaczęłam dla niego pracować. Okej. Brzmi jak ciekawa historia. Dobra, zakończmy sobie rozmowę z nią i zakończmy sobie też ten odcinek tutaj, w tym momencie dzisiejszy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to rozważcie, stawcie łapki w górę. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć!